dzisiejszym prochy generała Alfonsa Wiktora Maćkowiaka wróciły do Polski. Praca, którą włożył generał Maćkowiak, jest rzeczywiście fundamentalna. To nie tylko tworzenie wojsk społeczno-desantowych, ale przede wszystkim tworzenie jednostek specjalnych, jak moglibyśmy dzisiejszym językiem nazwać cichociemnych. Cichociemni rzeczywiście to byli protoplaści dzisiejszego, można powiedzieć, gromu. I tutaj instruktorem tych cichociemnych w zakresie wyszkolenia dywersyjnego, kamuflażu, walki wręcz, był właśnie generał Maćkowiak. Po zakończeniu wojny nasi żołnierze, nasi bohaterowie, tak jak właśnie generał Maćkowiak, nie mogli wrócić do Polski. Oni w tym momencie walczyli inaczej o tę Polskę. Generał Maćkowiak poświęcił swoje życie pracy nad młodzieżą polską w Anglii. Tam starał się wychowywać ich w duchu patriotycznym, tak żeby ta młodzież wiedziała, skąd pochodzi. Można powiedzieć, że rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest to niesamowicie ważny przykład i wzór dla wszystkich, dlatego że my Polskę silną, bogatą, w szerokim tego słowa znaczeniu możemy zbudować tylko wtedy, jeżeli ludzie będą nie tylko żyć dla siebie, ale przede wszystkim, jeżeli będą żyć dla innych. Właśnie generał Maćkowiak był takim człowiekiem, który nie żył dla siebie, on żył dla innych, żył dla młodzieży, żył dla Polski i tą walką już po wojnie starał się budować właśnie Polskę silną i bogatą. Wojsko Polskie zaczęło swoją organizację swoich jednostek powietrzno-desantowych już w 1936 roku. Pierwszy desant w Polsce odbył się 5 września 1937 roku, czyli mamy okrągłą rocznicę 80-lecia. Właśnie w tym roku obchodzimy 80-lecie spadochroniarstwa wojskowego. Ale tutaj też dodałbym, że pierwsze skoki, nie desant, tylko pierwsze skoki spadochronowe wojskowe odbyły się 90 lat temu, czyli kolejna okrągła rocznica. W Polsce spadochroniarstwo przed wojną rozwijało się bardzo dynamicznie. W 1937 roku w przedwojennej Polsce wykonano 31,5 tysiąca skoków. Ten sport spadochronowy był podwaliną pod budowę spadochroniarstwa wojskowego. I ta praca wykonana przez Ligę Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej wydała swoje owoce w czasie II wojny światowej. To Anglicy od nas się uczyli spadochroniarstwa, a nie my od nich. Ta główna idea i filozofia, która przyświecała wojskom powietrzno-desantowym, jest taka sama do dzisiaj, czyli szybki przerzut wojsk na tyły przeciwnika. To jest dywersja, to są działania sabotażowe, to są większe uderzenia większych grup spadochronowych właśnie na tyłach przeciwnika. Z zaskoczenia, tu głównym elementem działań spadochronowych jest zawsze zaskoczenie. W dniu wczorajszym odbywały się centralne uroczystości na Błoniach Krakowskich w Krakowie, gdzie 6. Brygada Powietrzno-Desantowa defilowała w związku ze swoim świętem Dnia Spadochroniarza, 80-leciem spadochroniarstwa wojskowego, jak również 90-leciem pierwszych skoków spadochronowych w wojsku. Jesteśmy dużym krajem, mamy prawie 40 milionów ludności i trudno sobie wyobrazić, żeby Wojsko Polskie takich jednostek nie posiadało. Posiadamy i rzeczywiście są to jedne z najlepszych jednostek w Europie i na świecie.